Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś jesteśmy w Minecrafcie, jesteśmy na stacji kolejowej Gdańsk Główny. Zrobiła to ryba 122. Jeśli film wam się spodoba, to zasubskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki do góry. Tak ta stacja wygląda. Może napisać w komentarzu, jak chcecie, żebym tak wam pokazywał, czy żebym pokazywał wam tak bez tego. Może nawet tak normalnie, bez tego. Tu coś jest. Ogólnie to wygląda mega super. Co tam jest? Tu jest. Są sklepiki jakieś różne. Nawet są pociągi niektóre. Tu jest zejście w dół jeszcze. Ja ogólnie nigdy nie byłem na stacji kolejowej w Gdańsku. Ale to jest naprawdę mega super. Pięknie to wygląda. Ciekawe, czy tak wygląda prawdziwa stacja w Gdańsku, czy nie? Tu są kasy. Kasy biletowe. Są kasy porobione. Super, naprawdę jest bardzo ładnie to zrobione. Mamy tu jakieś zejście w dół, które jest... Nawet nie chcę nic o nim mówić, bo jest najładniejsze na świecie. Chyba czegoś brakuje, czy w Gdańsku jest takie normalne. Okej, idziemy. Tu jest tak duże przejście podziemne. Tu chyba auto nawet można jechać w tym przejściu, jest takie wielkie. Idziemy na peron. Pokażę, jak perony wyglądają. Tu jest peron. Duże są strasznie, bardzo ładne i duże są też przejścia. I tam stoi pendolino. Tam. A tu jest taki normalny peron bez niczego. Ale są nawet ławki. Wszystko zrobione naprawdę super. Super to wygląda. Co to? Znaczy, jest tu taka trawa? Możecie napisać w komentarzu. To nawet są zrobione te takie raz. No wiecie, o co mi chodzi. Żeby widać, w którą stronę jedzie tor. Okej, super. Bardzo mi się podoba. O nie, pada deszcz. Czy nie pada? Nie wiem, chyba już nie pada. Ale naprawdę super to wygląda. Tu jest jeszcze chyba dla SKM-ek. Jest peron dla SKM-ek. Co tu robi takie wejście na tory? Ale naprawdę, patrzcie, ile tu jest peronów. SKM-ka stoi dokąd? Widać? Nie, tylko że N57. Nie wiadomo dokąd. Tu kolejna SKM-ka. N57 kolejna. Super, to naprawdę wygląda. Może pisze, dokąd jedzie? Nie, nie pisze, dokąd jedzie. Naprawdę są super perony. Wszystko najlepsze, naprawdę. Nigdy nie widziałam po prostu lepszej mapy niż ta. Przecież to jest... Mua! Piękne. Nawet ja nie wiem, co o tym powiedzieć, bo to jest... Co? Tam jeszcze są drzewa porobione nawet? Ja. Tak, tu jest taka ściana wielka zrobiona. Jakie to jest ładne. To jest takie ładne. To jest ładne, nic nie mam brzydkiego. A to? To na pewno tu powinno być. Okej, to ja akurat nie wiem, co to jest, ale nawet drzewa są porobione. To jest mistrzostwo świata. Pięknie. Gdzie stoi to pendolino? Gdzie ono stoi? Pogubiłem, aha, na tym dworcu. Do niego też nie wiem, dokąd jedzie. Nigdzie nie pisze. Ale można do niego wejść. Tutaj. Chyba nigdzie nie pisze. Czemu nie można tu przejść? No tu można. Ale piękna. Naprawdę to jest najpiękniejsze, co widziałam. Przecież to jest tak...
I latać musiał to, ta ryba musiała to robić, przecież to jest 500 godzin budowania. On naprawdę jest bardzo ładny, patrzcie jak to wygląda. Jeśli chcecie też film z Poznania Głównego, bo też zrobiłem taką mapę, możecie napisać też w komentarzach. Naprawdę jest wszystko takie piękne. Co tu jest? Tu jest wejście jakieś boczne. A tu? Nie wiem. Piękne, ale to jest naprawdę wszystko tak... Wszystko zrobione tak, jak powinno być. Ja nie wiem nawet jak do... Tu jest zrobione jeszcze jakiś drugi... Tu jest jeszcze parking? Ja tego nie widziałem. Wow. Jak ona to musiała zrobić? Zobaczcie, jak to jest dużo zrobione. Tam przystanek, tu. Dla tramwaju. Dla autobusów. Tu jest jeszcze cały parking, tylko mało aut trochę, no ale to już i tak pięknie jest. A co to jest za... To jest w ogóle dworzec? To jest tylko dworzec? Nie wiem. Czemu to jest tak czarno? Okej. Czemu to jest tak czarno? Coś się chyba zepsuło. Jest na przejazd kolejowy. Tu jest jeszcze coś zrobione. Super. Tu jest zrobiony przejazd, nie przejście. Ale naprawdę to jest pięknie zrobione. Czyli aż ja nie mogę na to patrzeć. Przecież to jest takie mistrzostwo świata. Piękna to jest. I zostawcie diamenta za tą pracę, naprawdę. Zobaczcie jak to wygląda. Jeszcze w środku mam chyba tego nawet dobrze, tak nie pokazałem. Patrzcie jeszcze jakie to jest jeszcze wysokie. Patrzcie stąd. Ja! Tu można 50 razy screeny robić. Okej, co tu jest jeszcze u góry? W ogóle, jaki to jest kratki zrobiony, mnie ciekawi. To jest do maksymalnej tej ilości budowania. Zobaczę. To jest do najwyższy poziom? Nie, jeszcze się da trochę. Jeszcze. Da się jeszcze budować. Jeszcze się da budować. Jeszcze to jest... Tak. Ale jest naprawdę wysokie. Jest piękne. Ile poziomów już się nie da budować? Ciekawe. Ale patrzcie od góry, jakie to jest wielkie. To jest super. Mówię to ósmy raz, ale tak naprawdę jest. Jest jeszcze jakieś zejście w dół. Idziemy w dół. Jest jeszcze tu przejście i tu, ja nie wiem w ogóle gdzie iść, bo się już pogubiłem od tego. Tam jest jeszcze jakieś przejście w dół. Chyba dwa przejścia. Co tu jest? Aha, tu jest wyjście kolejne. Tu jest chyba na SKM-ki wyjście, tak? Ciekawe, czy można do SKM-ki wejść, zobaczymy. Ha, i tu jest takie wielkie przejście. No już naprawdę nie wiem co o tym powiedzieć. Przecież to jest zrobione perełka. No i nie da się lepszego zrobić niż to. Tunel do dworca PKS. To ona chciała się zrobić tunel do dworca PKS? Chyba tak. Tylko chyba ołtarzyk jest zamknięty. Ale... Może ona chciała to zrobić może z PKS, nie tylko PKP. To by było piękne, naprawdę. Ale to jest mistrzostwo, naprawdę. No nie, no przecież to jest piękne. Może tam jest ten dworzec PKS. Zobaczę, czy można wejść widzowie do pociągu. Do SKM-ki. Czy wiadomo dokąd jedzie.
Stasie, Stasie, wejdź do pociągu. Ja. Piękne. Do wszystkich wagonów, do wszystkich, no jasne. Patrzcie, ale nie wiemy dokąd jedzie ta skarenka. Według mnie jedzie do... Nie wiem gdzie. Ona by pojechała wszędzie ta skarenka, bo jest piękna. Ale lampy też zostały dobrze zrobione. Nawet lampy są tak dobrze zrobione. Kabina kierowcy jest tylko nie zrobiona. To jest jedyne co zobaczyłem, co jest nie zrobione, ale... Nawet ja mogę sobie postawić tabliczkę, że ten pociąg jedzie do Lęborka. Gdzie tu jest? Tu się taka stara wersja, że jest jedna tabliczka tylko, naprawdę, nie ma tej tabliczki. Otwieram. Pewnie tu bardzo jedzie do Lęborka. Dłużej może. Dłużej nie, może jeszcze... Dobra, nie, gdyby ci sola. A, sy, i, sy, obie, a. Okej, Gdynia ci sowa. A następna stacja to będzie... A, i, sy, k. Ole, i, a. Następna stacja Gdańsk-Oliwa. Okej, idziemy dalej, a nie jedziemy. Ale ten dworzec jest naprawdę piękny. Jeśli film Wam się spodobał, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki do góry. Patrzcie, jeszcze tu jest ile zrobione. Ja... Tu można normalnie autostradę zrobić. Jeszcze stanę w tym pięknym miejscu. To jest taka pętla dla taksówek zrobiona. Nawet chodniki są porobione wszystkie. Piękne. Przechodźmy do tego super miejsca. Chyba napiszę do tej autorki, że zrobiła jeszcze stację kolejową Lublin Główny. Jeśli oglądasz na film, to zrób tą stację, naszą stację z Lublina. Więc to by było tyle. Patrzcie jak to wygląda. Subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki do góry. Dworzec jest naprawdę piękny. To by było tyle. Pa!